cześć, zapraszam Was dzisiaj na tutorial tego makijażu w takich różowo-brzoskwiniowych odcieniach, który jest bardzo neutralny kolorystycznie, więc będzie pisować do każdego typu urody, do każdego koloru oczu, włosów też, ale dodatkowo jest też takim makijażem w moim odczuciu bardzo wiosennym, ożywczym, w którym będziemy wyglądać na zdecydowanie bardziej promienne i wypoczęte i wiosenne, więc miłego oglądania. Makijaż zaczynam od podkładu i tym razem dość nietypowo jest to podkład Lux, ten rozświetlający. Muszę troszeczkę do niego wrócić, bo ja jestem tak zakochana w podkładzie Idealna Cera, że bardzo rzadko sięgam po Luxa, a też go bardzo lubiłam. Też lubiłam kiedyś używać Calminga w odcieniu Nude, więc muszę do tych podkładów powrócić, tym bardziej, że ten jest bardzo taki rozświetlający i do tego makijażu super mi się sprawdził. Teraz mieszam dwa korektory w kompakcie, żeby uzyskać pośredni kolor i zakrywam nimi wszystkie niedoskonałości cery, które mi wybijają spod podkładu, natomiast pod oczy nakładam korektor też Lux, ten w pędzelku w jaśniejszym kolorze, dość taką dużą ilość, bo ja lubię mieć bardzo mocno rozświetlone okolice pod oczami, po prostu lubię. Rozprowadzam wszystko bardzo dokładnie, to jest fajny korektor dający porządne, średnie krycie, które można budować, nie podkreśla zmarszczek, ładnie się utrzymuje, ładnie odbija światło, więc naprawdę przyzwoite. Całość będę utrwalać pudrem sypkim, transparentnym Mark. Zaczynam od utrwalenia obszaru pod oczami, bo tam najszybciej wszystko wchodzi w zmarszczki mimiczne po aplikacji korektora, więc warto najpierw utrwalić właśnie obszar pod oczami, jak widzicie, nie za grubą warstwą, bo nie robi żadnego bakingu. Teraz całość twarzy opruszam delikatnie większym pędzlem, żeby makijaż mi się po prostu trzymał cały dzień. Ja nie uznaję niepudrowania makijażu. Każdy, uważam, podkład wymaga utrwalenia pudrem. Teraz brwi. Wybieram zestaw do stylizacji brwi w tym ciemniejszym kolorze. Ten jasny kolor, który niedawno został wprowadzony do oferty, jest dla mnie jednak troszeczkę za jasny. Nadaję kształt moim brwiom. No i kolejnym krokiem będzie konturowanie. W tej chwili pod odsłoną Marka wróciło duo do konturowania, które ja bardzo lubię, szczególnie ten bronzer. Nakładam go najpierw dużym pędzlem na boki twarzy, żeby mocno moją buzię opalić, przyciemnić boki. Podoba mi się taki look. Oczywiście, jeżeli ktoś czegoś takiego nie lubi, to absolutnie nie zmuszam. Każdy powinien w makijażu dobrze się czuć. Natomiast ja zaraz zmienię pędzel na bardziej precyzyjny i będę jeszcze dodatkowo dokładać ten produkt pod kości policzkowe, jakby wymuszając w ten sposób jeszcze kontur, czyli jeszcze bardziej podkreślając kształt mojej buzi. Za bazę podcienie będzie mi dzisiaj służyć korektor Mark w żółtym odcieniu, który też ładnie niweluje wszystkie przebarwienia ewentualne na powiekach i podbija kolorystykę moich cieni, których będę dziś używać, więc pokrywam sobie ładnie powieki całe od linii rzęs aż pod łuki brwiowe. Rozcieram pędzlem T113, a następnie pod łukami brwiowymi i w wewnętrznych kącikach oczu będę ten korektor utrwalać za pomocą waniliowego cienia pojedynczego i płaskiego pędzla. Teraz czas na konturowanie powieki i zamiast standardowo użyć cienia, użyję bronzera, tego samego, którego użyłam do policzków i po prostu podkreślam nim załamanie powieki oraz dolną powiekę. To jest moja rama makijażu, mój pierwszy krok makijażu, który praktycznie zawsze stosuję. Teraz czas na główną atrakcję w tym makijażu, czyli ten środkowy, przepiękny, taki brzoskwiniowo-różowy cień. Nakładam go śmiało na całe powieki ruchome, a od wewnętrznej części powieki, od skrzydełek nosa, od wewnętrznych kącików będę makijaż rozświetlać jasnym cieniem, również z tej samej palety, więc taki, wiecie, krok dwa w jednym, czyli nakładam najpierw ten, nazwijmy to, brzoskwiniowo-różowy kolor. Brzoskwiniowy, różowy, w zewnętrzną część oka, a następnie od środka dokładam jasnego cienia. Zaraz będziecie to widzieć.
O, teraz dokładnie ten jasny kolor wędruje na środkową część oka. Teraz pośrednim takim brązowo-różowym cieniem podkreślam jeszcze dodatkowo załamanie powieki, żeby ten efekt wzmocnić. Troszeczkę też dolną linię rzęs. Tutaj trochę zewnętrzne kąciki muska. Sprawdzam, czy jest wszystko równo w podglądzie. No i teraz czas na kredkę. Wybrałam brązową kredkę z gąbeczką. Rysuję za jej pomocą linię wzdłuż górnej linii rzęs z niewielką jaskółką. A żeby makijaż był cały czas miękki, taki bardzo roztarty, bardzo kobiecy, zaraz będę tą kreskę rozcierać przy użyciu małego, precyzyjnego pędzla i brązu z tej samej palety cieni, tego ciemnego brązu, żeby właśnie tak rozmglić, żeby ona się zrobiła, wiecie, taka romantyczna i miękka i ten makijaż nie będzie wtedy zbyt taki wyrysowany. I kolejnym krokiem jest róż do policzków. Tu zdecydowałam się na róż w kremie, ma przepiękny kolor, oczywiście możecie go nałożyć paluszkami, ja po prostu lubię aplikować pędzlem, więc zdecydowałam się na pędzel, natomiast śmiało można go nakładać palcami, ma przepiękny odcień, widzicie, idealnie mi się komponuje tutaj z makijażem oczu. Zostało mi już tylko wytuszowanie rzęs i pokrycie ust błyszczykiem, więc to już praktycznie koniec tego makijażu. Mam nadzieję, że ta pierwsza wiosenna propozycja ode mnie przypadła Wam do gustu. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie kciuka w górę, subskrybujcie nasz kanał i do następnego razu. Buziaczki, pa, pa.